czym naprawdę jest głęboka moskiewska moc, może zrozumieć jedynie bezgranicznie samotny człowiek, rzucony w centrum Moskwy z różnych, czasem całkowicie niejasnych powodów. Takim samotnym człowiekiem był literat Korotkow, stojący właśnie przy oknie koszmarnego mieszkania, znajdującego się na czwartym piętrze domu przy ulicy Sadowej. Korotkow patrzył w głąb tak, tej niewyrażalnej moskiewskiej nocy, jakby chciał ją przeniknąć i zrozumieć. Moskiewska głębia nocy pozostawała jednak nieodgadniona nawet dla tak obiecującego literata. Gdzieś na samym jej dnie gwałcono, rabowano, handlowano kokainą i innym świństwem, nie mówiąc o gorszych rzeczach. Pewnego razu na przykład na tyłach Twerskiej znaleziono 6 niezidentyfikowanych osobników z poderżniętymi gardłami. Każdy z nich miał namalowane krwią sumiaste wąsy. Jak się potem okazało, sprawcą był pewien futurysta z Odessy. Niezidentyfikowani kumple owych obiektów artystycznych odnaleźli rzeczonego futurystę i zrobili mu całkiem zgrabny wernisaż. Złośliwi, którzy mają sztukę za nic, zaczęli rozsiewać plotki, że w tym momencie skończył się futuryzm. Korotkow zostawił moskiewską noc swojemu losowi i wzrok jego padł na plasterek marynowanego sadła, smętnie zwisający z parapetu. Cóż za niechluja z tej gułaszy, pomyślał Korotkow i raz jeszcze rzucił okiem za okno. Za oknem, ponad dachami, zobaczył najwyraźniej 2 unoszących się mężczyzn, z których jeden miał ogromne białe skrzydła. Korotkow zacisnął powieki. Plasterek sadła zawstydzony zsunął się na podłogę. Właśnie w tym momencie literat odwrócił się i nastąpił na boku ducha winny plasterek. Łomotnął głową w kant oku tego kuferka, z którym pewnego dnia przywędrował do Moskwy. Rozciął sobie łuk brwiowy, nabił guza, stłukł rany i dodatkowo naderwał ucho. Okucie odstawało. Podniósł się jednak mężnie i kontynuował pisanie przerwane kontemplacją moskiewskiej nocy. Rankiem zbolały i opuchnięty powlókł się do redakcji. Czerwone wczoraj. I położył na biurku naczelnego rękopis. Redaktor przeczytał tekst uważnie, po czym skrzywił się. Oczywiście rozumiem wasze zaangażowanie, ale wybaczcie, no jak można pisać ziemia dudniła pod stopami czerwonych rewolucyjnych mas, w pełni świadomych walki i zwycięstwa. A cóż w tym niewłaściwego? Ale redaktor zamiast odpowiedzieć zadał mu następne pytanie. No dobrze, dobrze, no ale kiedy to się dzieje? W XVI wieku? O, drogi towarzyszu Korotkow, nasza redakcja nie zajmuje się czerwoną prehistorią. Nasza redakcja zajmuje się czerwonym wczoraj. Pomyślcie tylko tak na zdrowy rozsądek, gdy te wasze masy w tym waszym XVI wieku, jak to tam suponujecie, były w pełni świadome, to gdzie rola rewolucji? Gdyby tak było, owe, cytuję, uświadomione masy zrobiłyby rewolucję bez naszego udziału. Coś nie tak. Trzeba poprawić bezwarunkowo. Korotkow wziął rękopis całkowicie załamany. No, nie należy się tak przejmować, no. Uważam, że macie talent. Ale jeszcze wymagające ukształtowania, no. Kto was tak urządzi? Redaktor wskazał palcem na zmasakrowane oblicze literata. Żorżyk krótko pluje? No, nie mam racji? Ależ skąd ja sam? No, nie można być takim zapalczywym. Radzę wam, jak to rodzonemu synowi, no. Trzymajcie nerwy na wodzy i pracujcie. Ko
Rotkow udał się w kierunku swojego mieszkania z niewzruszonym postanowieniem dokonania sugerowanych zmian, chociaż osobiście uważał, iż tekst jest bez zarzutu. Po drodze wstąpił jeszcze do kooperatywki, nabył jeden kwaszony ogórek, dwa zrazy z kaszy jaglanej i 10 deka kapusty. Ogórek przypominał przeciel jabłkowy. Kapusta kubkę wygotowanego siana, a zrazy nie przypominały niczego. Dokupił jeszcze ćwiartkę przyzwoitej samogonki w butelce od lemoniady i bez mrugnięcia zapłacił 500 000. Na Sadowej nic się nie zmieniło. Plasterek marynowanego sadła leżał ciągle jeszcze na podłodze. Korotkow ujął go w dwa palce i wyrzucił przez okno. Zjadł, co miał zjeść, wypił i zasnął. Nie było to wszystko zbyt przyjemne, ale do pewnego stopnia zrozumiałe. Natomiast późniejsze wydarzenia były całkowicie pozbawione sensu i dość przykre, ponieważ literata Korotkowa rozbolał brzuch. W pokoju rozmawiało dwóch mężczyzn. Jeden machał białymi skrzydłami zrobionymi z partytury elegijnego trio. Drugi bezczelnie wskazywał ręką na Korotkowa. Był ubrany w wyświechtany garniturek z angielskiej flaneli. Wiesz co? Jako literat to nie jest jeszcze taki całkowicie opierzony. Mówił skrzydlaty. No tak, ale jako przypadek sam sobie, no nawet interesujący, nie? Nie ma co dywagować. Bierzmy go i w drogę. Uciął garniturek, pochylił się nad Korotkowem. Proszę wstawać, nie ma czasu. Korotkow podniósł się z trudem. Mężczyźni chwycili go pod ręce i zanim Korotkow zdążył cokolwiek powiedzieć, lecieli już ponad dachami, korzystając z głębokiej moskiewskiej nocy. Nazywam się Dermontow. Niech się pan nie obawia. Nie jesteśmy... Pan rozumie, co mam na myśli? Korotkow zrozumiał. Ten obok to Rachmaninow. Jak się pan zdążył zorientować, właściciel wytwórni papieru nutowego. Nie bywa u nas, ale ponieważ mieszka niedaleko, gdzie często razem latamy, sam bym nie dał rady. Gdzieś w połowie Wozdwiżenki Rachmaninow wyraźnie osłabł, po czym odłączył się. Lecieli jeszcze jakiś czas w milczeniu. W końcu Dermontow ucieszył się. Jesteśmy na miejscu. Był to okazały pałac zbudowany w stylu pseudomauretańskim. Absolutnie nie zrozumiałem dla moskiewskiej architektury. Wewnątrz znajdowała się równie niejasnym stylu utrzymana sala wraz ze sceną. Sala miała kształt ikoseandru. W każdym trójkącie obramowanym hebanem były namalowane inne roślinne ornamenty. Dermontow przecisnął Korotkowa przez tłum gości i posadził na fotelu tuż przy scenie. Zagrzmiała muzyka i prawie tuż przed nosem Korotkowa pojawił się Kuczerman, a właściwie ktoś przypominający go do złudzenia. Stowarzyszeniem Hunhuzów, Hurysek, Huzarów i Hasydów. Poprzez barbarzyńskie dźwięki docierały do Korotkowa strzępy rozmów. Wyglądało na to, że goście zupełnie nie przejmowali się widowiskiem. Jest pan urodzonym i cenistą. Więc dlaczego zajmuje się pan czymś tak nieprzyzwoitym jak Kowalski? Ach, tu pański ten tubowy i masz. Proszę go utrzymać. Czy nigdy nie myślał pan, aby przekazać swoje wątpliwości? Występ skończył się równie nagle, jak zaczął. Zapłonęły światła. No, ależ pana urządzili? Sam się urządziłem. Tak, rozumiem pana. Jednostka jest oczywiście niczym, ale zawsze ta własna morda. Nieprawdaż? Niech pan tego więcej nie robi. Tak, jak panu powiem w zaufaniu. Masy składają się z jednostek. Nieprawdaż? Nie wiem. Może mi pan wierzyć. To prawda. Idziemy. Goście przeszli galerijkami do Mazamory, gdzie w dzikim zaduchu podawano mazagran i rozmawiano na temat mazdeizmu. Że też w Moskwie są jeszcze takie miejsca.
Aż się wierzyć nie chcę. Znów pojawił się Dermontow i klepnął Korotkowa w ramię. Literata przeszył straszliwy ból, ale aż pociemniało mu w oczach. Oblicze Dermontowa wyglądało teraz jak twarz człowieka chorego na melanemię. Pan się źle czuje? Ta dzisiejsza kuchnia. Niech pan więcej nie rusza tego świństwa. Jest takie jedno miejsce, gdzie można zjeść zupełnie przyzwoicie. Dam panu list polecający. Szepnął konfidencjonalnie i odpłynął. Korotko wplątał się pomiędzy zaproszonymi gośćmi, usiłując wypatrzeć w tłumie jakąś znajomą choćby z widzenia twarz. Nudzimy się. Pan tu jeszcze nikogo nie zna, ale za jakiś czas będzie się pan bawił doskonale. Dermontow miał na sobie turkusową chlamidę, spod której wystawały okrutnie złachane spodnie z angielskiej flaneli. Kim są ci ludzie? To jest sama moskiewska śmietanka. Trochę jeszcze tego zostało. Niestety już lekko skwaśniała. Ale cóż, takie czasy. Chciałbym wyjść. Nie czuję się dobrze. Rano miałem ten wypadek i dlatego... Spróbuję coś dla pana zrobić. Chociaż będzie to trudne, o tej porze nikt nie wychodzi. Dermontow zniknął w tłumie i po chwili wrócił, trzymając w ręce niewielki pucharek. Proszę to wypić. Wszystko będzie w porządku. Nic nie będzie w porządku, myślał Korotkow. A niech tam. I wypił. Korotkow obudził na wściekły chłód. Okno było otwarte. A na podłodze walały się kartki papieru. Ramię rwało, kłuło w skroniach, rżnęło w brzuchu, łuk brwiowy palił niemiłosiernie. Korotkow był tak nieszczęśliwy, że nie miał siły zastanawiać się nad wydarzeniami minionej nocy. Podniósł się z niewyobrażalnym wysiłkiem, pozbierał kartki, poprawił tekst zgodnie z uwagami redaktora i poczłapał do redakcji. Gdzie? Wczoraj być może nie, była to jakaś redakcja. Jak to gdzie? Do redakcji Czerwone wczoraj. A jednakowoż spóźniliście się. Szwajcar wskazał paluchem na świeży szyld. Bił z niego w oczy napis Czerwone dzisiaj. Mimo wszystko chciałbym... Jak chcecie. Wasza sprawa. Szwajcar otworzył drzwi i obrzucając Korotkowa zjadliwym spojrzeniem skonstatował. Zalaliśmy pałę, co? Z budą nie ma żartów. Korotko wszedł do gabinetu redaktora, wręczył rękopis, wstrzymał oddech. Redaktor był w zasadzie ten sam, ale Korotko czuł, że coś się zmieniło. Widzicie, nam potrzebna jest literatura mocno siedząca we współczesności. Zostawcie ten XVI wiek. Ale przecież... Żadne przecież. Wiecie, że mam rację. Wy macie talent. Ale i rację mam ja. I to jest racja czerwonego dnia. Czerwonego dzisiaj. A dzisiaj. A coście myśleli? Należy dotrzymać kroku rewolucyjnym przemianom, drogi kolego. Pracować! Dlaczego na przykład nie piszecie o tym, co do was dociera szeroką rzeką faktów? Literat powinien wiedzieć wszystko, w każdym razie jak najwięcej. Musi umieć wybierać z chaosu wrażeń, z pstrokatej gmatwaniny doznań, uczucia obiektywne o znaczeniu ogólnym. Kiedy ja właśnie... A, oczywiście, dobre intencje, ale zadaniem pisarza jest przekazywać światu, ludziom wszystko, czym jest przepełniony ów rezerwuar zwany serce. Wierzę, że potraficie. Tak, rezerwuar. Popracujcie nad tym. Redaktor oddał rękopis i przyjrzał się bacznie nieszczęsnemu literatowi. Jego wzrok zatrzymał się na równie nieszczęsnym łuku brwiowym. To Żorżyk? Ale skąd to ja sam upadłem, bo głasza. Uśmiechnął się lubieżnie redaktor. To nie było tak, jak myślicie. Dobrze, nie tracić
czasu na jakieś tam awantury, tylko pisać, rozwijać talent. Korotko wyszedł na ulicę. W głowie miał jeden wielki zamęt, ale nie aż tak wielki, aby popełnić wczorajszy błąd. Nie wstąpił do kooperatywki. Poszedł dalej. Wrzucił rękopis do kosza na śmieci. Jednak jego samopoczucie nie poprawiło się ani na jotę. Wręcz przeciwnie. Poczuł się wyjątkowo niedobrze. Wpłynął na to również fakt, iż zaczęły do niego docierać wrażenia minionej nocy, które to Korotkow usiłował wytłumaczyć sobie ostrym zatruciem pokarmowym. Literatura. Czymże jest literatura? Wczoraj taka, dzisiaj inna. Trudno się doprawdy zorientować. Od stojącej w podjeździe baby kupił kilka uważanków, których, jak zorientował się, bo nie w czasie, nie dziobnęłaby nawet kura. Pospacerował jeszcze jakiś czas i wrócił do domu. W mieszkaniu oczekiwał go Dermontow. Zapomniałem panu powiedzieć, żeby przypadkiem nie opowiadał pan za dużo. Dermontow był bez chlamidy, w skórzanym płaszczu i cyklistówce, ale Korotkow poznał go. O czym mam właściwie opowiadać? Niech się pan nie dąsa. Przyniosłem coś na ząbek. Proszę tylko popatrzeć. Korotkow rzucił okiem na stół i zdębiał. Stół był zastawiony po brzegi. Jedzenie, przyjacielu, jest również dobrym sposobem spędzania czasu. Spędzajmy go, bowiem nigdy nie wiadomo, ile nam jeszcze zostało. Dermontow popatrzył na Korotkowa w taki sposób, iż ten poczuł się nieswojo, ale nie na tyle, aby zniechęcić się do jedzenia. Korotkow nawet nie zwrócił uwagi na nadejście nocy. Poczuł senność, więc poprosił Dermontowa i położył się na łóżko. Leżał czas jakiś w odrętwieniu, po czym zasnął. Wokół niego, w seledynowej poświacie, przewijali się jacyś ludzie o wyłupiastych, rybich oczach. Wymachiwali rękami, mówiąc coś, czego Korotkow nie był w stanie zrozumieć. Poprzez tłum przeciskał się w jego kierunku Dermontow. Jak samopoczucie, mistrzu, przepracowany? Muszę szczerze przyznać, że napisał pan znakomitą rzecz. Niech pan popatrzy na nich, są zachwyceni. Zachwyceni? Oczywiście. Czyż tego nie widać? Korotkow rozejrzał się i już chciał powiedzieć, że nie widzi nic szczególnego, że ci wszyscy ludzie zupełnie się nim nie interesują, ale Dermontow zajął się w tym momencie jego łukiem brwiowym. Trzeba zdezynfekować stan zapalny, od tego może zająć się mózg. Niestety jodu nie mam, ale medycyna ludowa mówi, że plasterek marynowanego sadła jest równie dobry, o ile nie lepszy. I zanim Korotkow zdołał zrobić cokolwiek, Dermontow przyłożył mu ów fatalny plasterek. Korotkow zemdlał. Pochłonęła go głęboka moskiewska noc. Któż może wiedzieć, czym ona jest tak naprawdę?